Ustanowił go panem domu swego. Módlmy się. Rozkoszny. Dzisiaj w dekanacie żółkiewskim rozpoczyna się wizytacja kanoniczna. Z tej okazji gromadzimy się tutaj w naszej kolegiacie, ale cieszymy się z obecności księdza kardynała Konrada Krajewskiego, którego posłał do Ukrainy Ojciec Święty Franciszek, aby być z naszym narodem, z naszym Kościołem katolickim i nie tylko, z nami w tym trudnym dla nas czasie, czasie wojny, czasie trudu, smutku i trwogi. I bardzo serdecznie witamy Cię, księże kardynale, i dziękujemy za to, że przybyłeś tutaj dzisiaj do nas, aby razem z nami się modlić, aby wyrazić wdzięczność duchowieństwu i wiernym tych wszystkich w sposób szczególny przygranicznych naszych parafiach, dekanatach, w których nasi wierni razem z siostrami, nasi księża razem z siostrami wiernymi otaczają szczególną troską wszystkich uchodźców, którzy uciekają przed skutkami wojny, aby chronić swoje życia, w sposób szczególny swoich dzieci, maleństw przed tą tragedią. Przyjmują ich pod swój dach. Przynoszą im ciepłe posiłki, bo oni często dwie albo trzy doby stoją, aby przekroczyć tę granicę i udać się często nieznany. Pokój z wami. Tę mszę świętą sprawuję o pokój, a także w intencji każdego z was, którzy tyle serca okazujecie ludziom, którzy musieli pozostawić swoje domy, swoje rodziny i uciekają w nieznane. Ci wszyscy, którzy pomagają drugiemu człowiekowi, są błogosławieni. Tak nazywa ich Pismo Święte. Boże miłosierny i potężny, Ty uśmierzasz wojny i poniżasz pysznych. Uwolnij nas od okrucieństw i cierpienia. Dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Błogosławieni, słuchający Pana. Przestrzegać będę Twoich ustaw. Gdy czytam Pismo Święte, to Pismo Święte zaczyna czytać moje życie. Zaczynam się w nim przeglądać i patrzeć, czy ja należę do Boga, czy należę do świata. Czy chodzę Jego drogami, czy drogami świata. Oto dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że Bóg zapewnia mnie o swojej obecności, że mnie nie zostawi, że będzie ze mną. Ale mówi,
Co zrobić, żeby ta obecność Jego była? Mówi, jeżeli będziesz chodził moimi drogami, to ja będę. Czy ja chodzę drogami Bożymi? Gdybym zawsze chodził drogami Bożymi, to bym nie musiał się spowiadać, a ja się spowiadam. Chodzę i mówię, Panie Boże, znów to nie były Twoje drogi. Choć w każdej modlitwie, Ojcze nasz, modlę się, bądź wola Twoja, a nie moja. Znów to nie była Twoja wola. Żeby się święciło Twoje imię, a nie moje. Znów się święciło moje. By było to Twoje królestwo, a nie moje. Niestety zacząłem budować swoje królestwo, w którym nie ma Boga. I dzisiejszy psalm nazywa błogosławionymi, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Dzisiaj wszyscy sobie zadajemy pytanie, skąd ta wojna? Bo są ludzie, którzy nie chodzą drogami Bożymi. Stworzyli swoje drogi. Przeklęte, bo bez Boga. Kiedy nie ma na tych drogach Boga, to one są destrukcyjne dla wszystkich. One niszczą wszystkich. Począwszy od tych, którzy nimi chodzą. A ja mam mieć logikę Bożą. Mam mieć logikę Ewangelii. Dlatego ja się w niej przyglądam dzisiaj. Muszę Wam się przyznać, nie jestem w stanie żyć całą Ewangelią, całym Pismem Świętym. Staram się żyć tym fragmentem, który Kościół dzisiaj mi daje i stawia przede mną. Ten fragment jest czytany we wszystkich kościołach na świecie obrządku łacińskiego. Czytał rano i papież ten fragment i w Berlinie, i w Stanach Zjednoczonych, i Eskimosi też go czytali dzisiaj. Jeśli będę chodził drogami Bożymi, tam będzie Bóg. Jak chodzić tymi drogami? Jak nie zejść z tych dróg? Otóż trzeba się pytać, Panie Jezu, czy moje życie się Tobie podoba? Ciągle, kiedy muszę dokonywać jakichkolwiek wyborów, w ciągu dnia, rano i wieczorem, pytać się, Panie Jezu, czy to, co mówię, podoba Ci się? Czy to, co czynię, jest Twoje, czy tylko moje? Czy to, co myślę, jest ewangeliczne, czy światowe? Zobaczcie, Jezus wysyłając swoich uczniów mówi, gdziekolwiek wejdziecie, do jakiegokolwiek domu wejdziecie, mówcie pokój temu domowi. Czy ja jestem człowiekiem, który roznosi pokój, gdziekolwiek przybędzie? Bo jeśli nie pokój, to co? Jeśli nie pokój, to co? Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, za kardynała Konrada, naszego arcybiskupa, biskupów i kapłanów. Ty grzechowe leczysz. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu.
Wigilii rozpoczęliśmy rok Krzyża Świętego. Ten krzyż to trudną ziemię Ukrainę. W tych trudnych chwilach przybyła z Watykanu do nas. Przybyłaś w tym specjalnym pozdrowieniu do Ojca Świętego. Cieszymy się Twoją obecnością za to, że sprawowałeś tę ofiarę mszy świętej, za tak pięknie wygłoszone Słowo Boże, a myślę szczególnie te kwiaty pozostaną w sercu każdego wierzącego i dlatego zapewniamy. I gdy przybędziesz do Rzymu, Ojcu Świętemu przekaż, że pamiętamy za Niego, że modlimy się i dlatego tak serdecznie składamy Ci podziękowanie i za chwilę Ty tak udzielisz błogosławieństwo. Zaraz po mszy świętej ministranci rozdadzą obrazki, które są także od Ojca Świętego, żeby się mogli mieć w domu i razem z Nim modlić się o zakończenie tej wojny, która jest tym, co najgorsze człowiekowi może się zdarzyć. I nasza szkoła, bo to nasze uczennice jeszcze idą na